pani minister, na dzisiejszy target edukacyjny i otwarcie tych targów przez osobę, która w imieniu pana ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza zajmuje się tak ważną dziedziną życia społecznego, to w istocie duża nobilitacja dla naszej wspólnoty samorządowej i za to jesteśmy bardzo wdzięczni pani minister. Te inicjatywy ustawodawcze, legislacyjne, o których wspominała pani minister, to tak naprawdę w wielu przypadkach, a może nawet w większości, dedykowane są samorządom powiatowym. Samorządom powiatowym, które są, można powiedzieć, w dużym stopniu najbardziej upośledzone spośród wszystkich trzech kategorii, bowiem po pierwsze mają najmniejsze dochody własne, po drugie budżety ich mają typowy charakter subwencyjno-dotacyjny. Zatem nam, ludziom związanym z samorządem powiatowym, ta informacja, która dzisiaj padła z ust pani minister, jest bardzo ważna, bowiem wzmacnia ten bardzo istotny szczebel samorządu terytorialnego. Ja mam informację, która idzie także w tym samym kierunku, bowiem w środę, czyli tak naprawdę za kilkanaście czy kilkadziesiąt godzin, rozpoczyna pracę Komisja Samorządu Terytorialnego, której mam zaszczyt i przyjemność przewodzić, która wraca do tak zwanej obywatelskiej inicjatywy Stawka większa niż 8 miliardów. Nie muszę mówić, jak ważne dla samorządów jest to, aby co roku samorządy 8 miliardów nie traciły. Przecież wiemy, że w dużym stopniu, i tutaj się pewnie wszyscy zgodzą, samorządy wzięły na siebie impuls rozwojowy w naszym kraju. W latach 2009-2011 inwestowały corocznie blisko 44 miliardy złotych. To skutkowało wzrostem PKB, wzrostem miejsc pracy, ale także przyciąganiem świata gospodarczego do samorządów. Dzisiaj to jest trochę zahamowane. Dlatego inicjatywa nasza idzie w tym kierunku, aby po pierwsze lekko zmodernizować powiatowe urzędy pracy i tutaj to idzie jakby tym samym torem, którym pracują specjaliści Ministerstwa Pracy, a mianowicie w jaki sposób wyprofilować bezrobotnych, bowiem jest tak, że niektórzy, i to wcale nie taka mała część bezrobotnych, z bycia bezrobotnym i bycia klientem pomocy społecznej uczyniło sobie sposób na życie. Wyobraźcie sobie państwo, że chyba w Krakowie, jak się nie mylę, w Gdańsku, jest osoba, która na stałe przebywa jako osoba bezrobotna 20 lat. 20 lat bez roboty. I często dużo energii powiatowych urzędów pracy idzie na robotę, tą mitręgę administracyjną, która polega na tym, że się rejestruje bezrobotnie, wydaje się zaświadczenia o tym, że są ubezpieczone i tak naprawdę nie starcza często czasu na to, aby zająć się naprawdę tym, który chce tej pracy znaleźć. I to jest pierwsza część tego trójpaku. Druga to jest to, na czym samorządy powiatowe stoją, a mianowicie, abyśmy mogli stworzyć samorządowy fundusz drogowy, którego środki pochodziłyby z VAT-u realizowanego przez samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie, bo wiemy już o tym, tutaj przecież większość samorządowców na tej sali jest, że w nowej perspektywie nie będzie fizycznie środków tak zwanych unijnych na budowę dróg. Więc jesteśmy żywotnie zainteresowani w tym, aby w tym kociołku krajowym mogły się znaleźć pieniądze. I trzecia sprawa to jest uporządkowanie zarządzania administracją na poziomie powiatowym. W zamyśle świętej pamięci profesora Michała Kuleszy było to, aby administracja zespolona podlegała staroście. Później to się tak rozmyło, a my jesteśmy zdania, że wszystkie służby, inspekcja weterynaryjna, inspekcja pracy czy sanepid, to powinny być służby starosty. Oczywiście także zgłaszamy, żeby za chwilę to nie było 9 miliardów, bo już jest 8, to zgłaszamy postulat, aby za tymi kompetencjami po prostu szły pieniądze, przynajmniej na tym poziomie, na jakim są obecnie. I to może tyle, jeśli chodzi o te działania, które podejmuję na poziomie parlamentarnym, natomiast także jestem do dyspozycji. I teraz pewnie oddamy głos panu dyrektorowi. Dziękuję bardzo.